my zrobiliśmy naszego Janosika z tego powodu, że to jest więcej do człowieka, jak do takiego takiego masywnego bogatera, więcej do charakteru idziemy, do tej komplikowaności tego czasu i tych charakterów tam. A nie boję się, bo to po prostu takie życie. No. Kto się boje, nie śmie iść do lasa. Nasz Janosik jest więcej taki, jest więcej inteligentny na tą dobę. On wiedział dużo rzeczy o życiu i o społeczności i jest bardzo szybki. Dużo ludzi, którzy grali albo były zainteresowani w tym projekcie, miały taką rzecz, że coś nie jest gotowe. I cały ten czas my trzymaliśmy w sobie, że tu nadziei, to zaufanie, że to będzie do finału, że będziemy kontynuować w tym projekcie. No, kiedy to było już w tym czasie, że powiedziałem do siebie, że już jest koniec, że to nie będzie, tak potem przychodzi Dariusz Jabłoński, Apple Film i Polska Telewizja i Polski Instytut Sztuki Filmowej i powiedziały, mamy kasę to dorobić. Tak to było, jak z nieba coś. Powiedziałem sobie, że muszę być taki, że to musi być naturalny, tak muszę grać tak, jak jestem ja teraz, jak widzę tu prawdę w tym życiu. Także dużo rzeczy miało inny mój wygląd na tą sytuację albo scenę. I to się wszystko skombinowało z tym przedchozym materiałem, z tym przedchozym charakterem tego Janosika i jest to więcej takie bogate. Pierwsza była taka laska, która się mu nie wróciła, ona go nie chciała. I to gra taka słowacka aktorka Tania Pawłowska, bardzo dobra, piękna, dobra aktorka. Tu drugą gra Kasia Herman, tutaj poznacie w Polsce. I to jest takie więcej, ona go tak zobrała tylko dla takich fizycznych potrzeb, takim ciekawym sposobem. No a ta trzecia jest taka finalna, taka bardzo kompleksna albo mistyczna. Mistyczne spotkanie, tu gra Sarah Zoe Kenner, to jest aktorka amerykańska, która żyje w Paryżu. A potem tam mamy dużo takich, mamy tam bój pomiędzy Janosikiem i Huncagą, który gra Michał Żebrowski, a mamy tam następne charaktery tych zbójów, które grało, nie wiem, kilku ich było, 12 jak apostolów albo coś takiego. Zapraszam wszystkich na Janosika, który będzie w wrześniu w kinach tutaj w Polsce. Mieliśmy z tym dużo roboty, tak mam zaufanie, że wam sobie będzie spodobało. Zapraszam.